Cześć, dobry! Przygotowałam dla Was dzisiaj streszczenie i omówienie 11 rozdziału książki Misja pod tytułem Prawda i Historia. No i wchodzimy teraz w takie bardzo mocne, kontrowersyjne treści, więc niektórzy z Was mogą no, czuć lekki dyskomfort podczas słuchania. Yy, tego omówienia, bo ta niewygoda może być spowodowana, spowodowana tym, że wszystko, co do tej pory wiedziałaś bądź wiedziałeś na temat chociażby historii Mojżesza czy Jezusa, które to są bardzo ważne, tak naprawdę. Ikony w Starym i Nowym Testamencie, o których powstawały liczne filmy, bajki, jakieś przypowieści, no to się może okazać, że według przekazu z istot Stiechowy, to jedynie no, słaba imitacja tego, co tak naprawdę miało miejsce. Więc jeśli jesteś ciekawa, ciekawy, co wiemy o Mojżeszu. Co wiemy o Jezusie tak naprawdę z przykazów tao, no to zaczynamy w takim razie. Intro. Rozdział 10 skończył się na opowieści Tao o hebrajczykach, a dokładniej o przypomnieniu Michelowi, że właśnie ta grupa hebrajczyków, która podróżowała do Egiptu z Józefem, synem Jakuba, że ona się tam osiedliła i założyła swój ród. Wydarzenie, o którym opowiada Tao, miało miejsce za czasów Faraona Seti I. Nastąpiło całkowite wtedy zepsucie ludzkości, brali narkotyki, spółkowali ze zwierzętami. Było to po prostu wszystko na takim początku dziennym, dokładnie tak Samo jak to miało miejsce w Egipcie i Grecji. I z racji tego, że takie zachowania są wbrew naturze i przeciwko prawom wszechświata. To istoty Stichowe podjęły decyzję o interwencji. Musiały wydostać Hebrajczyków z Egiptu, ponieważ nie mogli się już dłużej rozwijać jako wolny lud, więc, będąc właśnie pod tą złą dominacją Egipcjan, i w tym celu postanowiono zesłać na ziemię człowieka, który będzie zdolny do tego, by wyprowadzić hebrajski lud z egipskiej niewoli. No i na planecie ósmej kategorii o nazwie Naksiti umarł właśnie człowiek o imieniu Sokstin i jego ciało astralne oczekiwało na reinkarnację na Tichowie i kiedy przedstawiono mu, że może zejść teraz jako nowe wcielenie i zostać wyzwolicielem hebrajczyków, to on się na to zgodził i zszedł na Ziemię jako znany nam Mojżesz. Moje małe wtrącenie tutaj, nie rozumiem co tam robił jego astral na Tichowie, chyba że zanim udał się do tego świata niematerialnego, gdzie dusze odpoczywają sobie i czekają na kolejne wcielenia, to poleciał sobie... Odwiedzić, nie wiem, istoty stichowy i tak go właśnie złapano i zaproponowano mu konkretne zadanko do wypełnienia, więc nie wiem, może wy macie jakiś pomysł, co on tam robi, bo w książce to nie jest opisane. Ale wracając do historii Mojżesza, pierwszą rzecz którą wskazuje Tao jako nieprawdziwą, jest pochodzenie Mojżesza. Nie był on hebrajczykiem, co dodatkowo no niestety zaprzecza tej pięknej, romantycznej wręcz historii, że hebrajska mama, żeby uratować swojego niemowlaka, to włożyła go do kosza wiklinowego i puściła go na rzece i on tak dotarł do faraońskiej rodziny i został jednym z nich. No nie wyglądało to w taki sposób. Szkoda wielka w sumie, bo bardzo lubiłam tę historię, była dla mnie... Urocza, była dla mnie wzruszająca, przepiękna wręcz, e, i wydaje mi się, że wiele ludzi lubiło ten taki fragment, e, tak jak sam Michel w książce wskazuje, że to było e, coś takiego, no, bardzo poruszającego. Niestety, no, w rzeczywistości we, według tej teorii tao, e, no niestety Mojżesz no, nie był Hebrajczykiem, był Egipcjaninem i to dodatkowo urodził się w egipskiej rodzinie wojskowej. Do 10 roku życia Mojżesz bawił się bardzo często z hebrajskimi dziećmi, e, był bardzo Ładnym, miłym dzieckiem. Był też właśnie przez to bardzo popularny wśród hebrajskich matek, które obsypywały go różnymi słodyczami. I tak też się stało, że on no, pokochał po prostu tych swoich hebrajskich przyjaciół jak swoich własnych braci. I w tym momencie Tao zaczyna tłumaczyć, czym jest rzeka zapomnienia w reinkarnacji, bo wspomniała, że Mojżesz wypełniał wszystkie zadania zgodnie z tym, co było mu pokazane, jak jego życie będzie wyglądało. Bo ogólnie to jest tak, i teraz szybkie przypomnienie, które akurat bardzo łączy się z przekazem z książki, jak i przekazami od hipnoterapeutów takich jak Dolores Cannon czy Michael Newton. Dusza dostaje propozycję jakiegoś konkretnego wcielenia i powiązań z innymi duszami, które mają jakieś swoje konkretne cele do wypełnienia, jakieś. Zdobycie lekcji, doświadczeń, i w momencie, kiedy się zgadza na dane wcielenie, wchodząc do ciała fizycznego, zacierana zostaje ta pamięć. Tylko ważne, żeby tu wspomnieć, że chodzi o wcielenie do niemowlaka, czyli do dziecka, które się dopiero rodzić będzie na tej ziemi. I wszystko dlatego, że posiadamy wolną wolę i mamy prawo, właśnie, decydowania, czy podążamy za tą naszą misją duszy, czy. I tutaj nie można tego mylić z przeznaczeniem, czy też nie po czym ogólnie właśnie poznać, że podążamy ścieżką duchowego rozwoju. To temat w ogóle na inny materiał, bo tego w książce nie ma, więc nagram Wam coś takiego kiedyś. Natomiast Tao wspomina, że czasami ta rzeka zapomnienia nie do końca nam wyciera ten nasz plan duszy na te wcielenie, i wtedy mamy takie przebłyski typu déjà vu, że już mamy wrażenie, że ta sytuacja miała już kiedyś miejsce, i na potwierdzenie tych słów, Tao, Michel przypomina sobie taką sytuację ze swojego życia, jak jeszcze był w wojsku i rozpoznał, poznał drogę, którą jechali. Wtedy zostało mu zaproponowane, że to może przebłysk jego poprzedniego wcielenia, ale ta zdementowała te pogłoski, mówiąc, że to nie jest e, jego poprzednie wcielenie, tylko plan duszy, że te urywki właśnie nie zostały wymazane, bo gdybyśmy właśnie znali nasze aktualne życie, jaki jest plan na nasze aktualne życie, i to byśmy prawdopodobnie no, nie zgodzili się na to z poziomu fizycznego, ponieważ no, dusza się bardzo często zgadza na doświadczenia fizycznego bólu. Albo psychicznego bólu, które no z tej naszej ziemskiej płaszczyzny nie wydają się dla nas korzystne, no bo kto chce cierpieć, kto chce jakby czegoś złego doświadczać, natomiast dla duszy to są bardzo ważne doświadczenia, które pomagają jej czegoś się więcej dowiedzieć. Dlatego gdybyśmy to wiedzieli, co jest dla nas zaplanowane, na przykład, że, nie wiem, stracimy rękę jako młoda osoba, albo urodzimy się chorzy, albo, nie wiem, będziemy mieć y, przez kilka lat problemy, żeby znaleźć drugą połówkę, no to. Byśmy się prawdopodobnie na to nie godzili, w, po prostu już będąc tutaj i wiedząc, jak ma wyglądać nasze życie, będąc w tym ziemskim ciele, no bo tutaj działa po prostu zupełnie inna część naszego ciała, nasza świadomość, która jest połączona bardzo mocno z tym naszym fizycznym ciałem, a dusza, no, jest pod, z podświadomością połączona. Dlatego też dusza, która się inkarnuje jako mojżesz. Zdecydowała się właśnie przyjść jako noworodek na ziemię i w przyszłości właśnie pomóc Hebrajczykom, no, musiała przejść taką rzekę zapomnienia. No, i ogólnie Mojżesz miał bardzo dobre życie jako młoda osoba, chodził do bardzo dobrej szkoły, miał wysokie stopnie, przez to dostawał się później do takich wyższych szkół prowadzonych przez kler i egipskich ekspertów. I to był ten czas, gdzie jeszcze Egipcjanie mieli takie wąskie, elitarne grono uczonych, którzy bazowali na wiedzy przyniesionej przez e, Tota właśnie z Atlantydy. O tym było chyba w poprzednim y, filmie. Mojżesz bardzo lubił spędzać czas z hebrajczykami. Chociaż jego ojciec mu tego zakazywał, bo to nie było dobrze odbierane. No Egipcjanie z Hebrajczykami się nie do końca lubili, dlatego też no niestety to, że Mojżesz tak bardzo luby, lubował się w przebywaniu z Hebrajczykami doprowadziło jakby nieszczęście na niego, no które oczywiście było, można to powiedzieć, zaplanowane, żeby tak to miało miejsce. No bo właśnie, pewnego dnia sobie właśnie Mojżesz spacerował po terenach, gdzie było sporo Hebrajczyków, a głównie to spacerował po terenach gdzie hebrajczycy pracowali no i zauważył że jeden egipski żołnierz tak mocno uderzył pewnego pracującego hebrajczyka że ten padł aż na ziemię i w tym momencie też był świadkiem tego jak grupa pozostałych hebrajczyków którzy byli gdzieś dookoła i widzieli to zdarzenie rzucili się na tego żołnierza i tak go brutalnie bijąc że aż w końcu doszło do tego że zabili tego żołnierza żeby pozbyć się też ciała i dowodu, to zakopali go pod budowlą, która właśnie powstawała. No i zauważyli również, że no mają jednak świadka tego całego wydarzenia i stwierdzili, żeby obronić siebie, że puszczą plotkę i puścili plotkę, że to właśnie Mojżesz. Zabił tego żołnierza. No i gdy Mojżesz dotarł do domu, no ta plotka bardzo szybko się rozchodziła, bo oni no, zaczęli krzyczeć po prostu, że zabił, zabił. No to, to doszło bardzo szybko do rodziców Mojżesza. No i ojciec e, słysząc. To, co tam krzyczą ludzie, i widząc Mojżesza, słysząc też to zdanie Mojżesza na ten temat, poradził mu, by natychmiast ratował się i właśnie udał się na pustynię. I tutaj ten biblijny fragment, który mówi o tej historii, właśnie że Mojżesz dotarł do krainy Madian, tam poślubił córkę kapłana, potem wyprowadził Hebrajczyków z Egiptu. To dokładnie to wszystko miało tak miejsce jak w Biblii, ale no były tam drobne przekłamania, i w tym miejscu Tao chce to sprostować. Pierwszym przekłamaniem było to, że w czasie tego wydarzenia faraonem w tamtym czasie był Ramzes II, który był następną z Seti I. Hebrajczycy liczyli 375 tysięcy i kiedy przybyli nad Morze Trzcinowe, nie czerwone, które tak się nam utarło, to statki Tao i reszty załogi poprzez działanie pola siłowego wtedy właśnie rozwarły te wody bo może było bardzo płytkie, tym może trzcinowe było naprawdę bardzo płytkie, i dlatego udało się to zrobić. I jak zamknęli z powrotem wody, jak już przeszli hebrajczycy, to nie utonął żaden żołnierz egipski. W przeciwieństwie do tego, co możemy znaleźć właśnie w tej historii, bo no zapewne znacie z historii, że po prostu się zalała morze, zamknęło, zabijając tych wszystkich żołnierzy egipskich, a ta opowiedziała, że nie zginął żaden żołnierz, ponieważ nikt za Hebrajczykami nie poszedł. Bo faraon, mimo tego, że Kler naciskał, żeby nie puszczać Hebrajczyków, to faraon dotrzymał swojej obietnicy i pozwolił Hebrajczykom pójść. Więc jak oni wyszli już z ziemi egipskiej, to nikt za nimi nie. Nie szedł, dlatego też żaden żołnierz nie zginął. E, dalej, manna, o której piszą, że spadała z nieba, tak naprawdę ona leciała z nieba, ale nie od Boga gdzieś z chmur, tylko ze statków Tao. Bo jak pamiętacie z poprzednich rozdziałów. Yy, Michel miał przyjemność spróbowania tej manny, no i właśnie Tao wtedy też już mówiła, że oni bardzo często, jak gdzieś lecą, to zabierają za sobą tą mannę, bo ona zajmuje mało miejsca, jest bardzo odżywcza, pożywna, jest taka mocno zapychająca, no i właśnie zawsze mają zapasy manny, no i też wtedy po prostu zrzucali codziennie tą mannę ludziom, a dlaczego to robili codziennie? Dlatego, że ta manna, jak ma kontakt z powietrzem, no to jest tylko jakby do zjedzenia przez 18 godzin, bo zaczyna potem pleśnieć, no po prostu się psuje wilgocią nachodzi, zaczynają się pleśnią pojawiać i no niestety już jej nie da się jeść, dlatego co te 18 godzin albo co w sumie, no tak co te 18 godzin, oni zrzucali tą mannę ludziom, żeby oni mogli ją jeść i brać tyle, ile potrzebują, nie brać więcej, oczywiście zdarzały się tam, to, to w Biblii też było, że niektórzy brali więcej, no ale właśnie mieli tego nie robić, bo ta manna się psuła i przez to oni jak brali więcej i spożywali tą zepsutą, to niektórzy chorowali, i to niby był ten grzech boski, że nie mają umiaru w jedzeniu i piciu, a to bardziej chodziło o to, że po prostu ta manna się psuła. I kolejna rzecz to to, iż Hebrajczycy nie szli do Kanan przez 40 lat. Oni tak naprawdę tylko 3,5 roku tam stacjonowali, i poszli do Kan. To nie było 40 lat. To jest takie dość znaczące przekłamanie i ale to, co natomiast jest prawie prawdziwe, to historia o Górze Synaj. Czyli ich statek naprawdę wylądował tam, i ta wraz z załogą uznali, że dla ludzi w tym czasie no, lepiej będzie, jeśli nie powiedzą im, że są istotami z innej planety, bo mózg ludzki w tamtym czasie, umysł, w ogóle wiedza, nie była totalnie przystosowana na takie informacje i wygodniej dla nich było, żeby ludzie wierzyli w to, że są faktycznie oni bogami. Znaczycie, że to jest Bóg, tak, konkretnie, a e, jest jeden Bóg, a reszta to są aniołowie. To było dla nich wystarczające, nie chcieli prostować tego. Wydawało im się, że po prostu to jest najlepsze, w co mogą wierzyć ci ludzie na tym etapie swojego rozwoju duchowego. No i też właśnie stacjonowali tam i ludziom pomagali. I Tao też wspomniała, że taka sytuacja powtarza się ogólnie cyklicznie co kilkaset tysięcy lat, czy tam milionów, już nie pamiętam, że jest jakiś Zagubiony lud, który e, jakby wyróżnia się na tle innych ludów, tym rozwojem duchowym, takim wyższym, ale gdzieś jest pogubiony, bo na przykład ktoś e, go tłamsi, czy coś, i oni wtedy właśnie pomagają temu ludowi, jakby wyjść z tej opresji i wejść z powrotem na te dobre tory. I to się tak na Ziemi ponad dzieje mamy jakąś taką cykliczność tutaj, w której oni właśnie często wtedy biorą udział, żeby nam pomóc ale według tej zasady, którą przestrzegają, czyli tylko pomagają wtedy, kiedy już to jest konieczne. W innych momentach nie ingerują w to, co się tutaj dzieje. No i em, Tao mówi dalej, że no niestety ktoś podsłuchał jakąś jedną rozmowę Mojżesza z ludźmi z Tichowy, usłyszał tam jakiś fragmencik o tym, że ma nadejść Mesjasz i ich wybawić i do dzisiaj jest to powtarzane, mimo iż ten Mesjasz już był, bo tym Mesjaszem był właśnie ten Jezus, według właśnie opowieści Tao, to, to, to była tak osoba, właśnie ta, która jest w Biblii, w którą wierzą chrześcijanie, niestety hebrajczycy do dzisiaj czekają na tego Mesjasza, nie uznają e, Jezusa. W tym momencie Tao robi już przeskok w czasie swojej wypowiedzi i przechodzi do momentu, kiedy Hebrajczycy znowu już wrócili do tej krainy, w której pierwotnie się osiedlili. I po śmierci króla Salomona naród niestety, ale zmierzał ku anarchii, kler miał na nich bardzo zły wpływ, Aleksander Wielki dokonał inwazji na Egipt, a po nim Rzymianie budując Olbrzymie imperium, które było bardzo zorientowane na materializm, no bardziej się skupiali na materializmie niż na rozwoju duchowym, przynieśli je jednakże też ze sobą nie tylko właśnie ten postęp technologiczny, ale również swoje pojęcie o bogach, o wierze i o religii. I to spowodowało ogromny zamęt i pogubiło hebrajczyków. I właśnie wtedy ludzie z Jehowy zdecydowali się, aby ten naród wybrany przez Taori wesprzeć najsilniej jak tylko mogą i wtedy zasłano im Jezusa. I jak to się odbywało? No praktycznie tak jak w Biblii, czyli ludzie z Jehowy przylecieli na ziemię i jedna osoba od nich przyszła do Marii i rzeczywiście ona była dziewicą powiedzieli jej, powiedział jej tak naprawdę, że urodzi syna, jeśli się oczywiście na to zgodzi. Ona się na to zgodziła i yy, na te błogosławieństwo, no i podczas hipnozy zaimplementowano jej ludzki embrion. I na tę wiadomość Michel miał bardzo dziwną minę i ta mu powiedziała, żeby nie był taki zdziwiony, bo oni naprawdę wiele potrafią, bo mają wiedzę i zaprezentowała mu teraz swoje pozostałe umiejętności takie jak właśnie stawanie się niewidzialnym, jak zmienianie się w ognistą postać, która wyglądała jakby się paliła od środka, następnie zmieniała stan skupienia na jakąś świecącą, lewitującą mgłę i ponownie zniknęła. I w, w chwili, której wróciła znowu do swojej formy znanej Michelowi, skomentowała to tak, że oni posiadają wiedzę i mogą nawet skrzyżać umarłych, mogą leczyć głuchych, mogą leczyć kalekich, mogą niewidomych uzdrawiać, mogą zabierać ludziom choroby, które są teoretycznie z naszej ziemskiej perspektywy nieuleczalne, bo są mistrzami nie nad naturą, ale w naturze. I dlatego też mogą spontanicznie generować życie. No i Michel w tym momencie zadał trafne pytanie i myślę, że na obecnym naszym etapie wiedzy każdy by tak zapytał, a mianowicie zapytał, czy chodzi jej o to, że opanowali świetnie możliwość tworzenia dziecka z próbówki. Tao zanegowała, powiedziała, że to nie o to chodzi. Oni mogą stworzyć ludzkie ciało, ale robią to tylko wielcy teorii, bo to wymaga połączenia nie tylko warstwy fizycznej, ale też astralnej, emocjonalnej i pozostałych. I gdyby nie było tych innych warstw, to by tworzyli robota, tak naprawdę. A Dopiero to połączenie tych wszystkich warstw, z których składa się człowiek, ma możliwość stworzenia takiego prawdziwego człowieka. I to nie dotyczy małego embriona, ale stworzenia dorosłego człowieka w wieku około 20-30 lat. I na dodatek mogą to uczynić w zaledwie 24 ziemskie godziny. Nie ma co ukrywać, że Michel był pod ogromnym wrażeniem, wręcz był oniemiały z wrażenia, ale ta o kontynuowa swoją historię. Gdy już wszczepiono ten embrion i Maryja Dziewica zaszła w ciążę, to zaczęło się dziać to, co zaplanowali. Czyli historia przyciągnęła uwagę w kierunku postaci Jezusa. Przed Jego narodzinami odwiedzili oni jeszcze Maryję, ale nie było żadnych trzech króli, a potem faktycznie przybyli pasterze, ale tych trzech króli to nie było. I e, żeby doprowadzić tych pasterzy do e, Właśnie miejsce na narodzie Jezusa, to y, załoga Tao y, zamieniła, znaczy zamieniła, rozświetliła swój jeden pojazd kosmiczny tak, żeby wyglądał jak płonąca kula, żeby przypominał ludziom właśnie gwiazdę. I y, właśnie y, zwrócili uwagę pasterzy na siebie. I oni zaczęli ci pasterze podążać, bo też telepatycznie, wydaje mi się, nie jest to w książce, ale tak mi się wydaje, im powiedziano, żeby podążali za gwiazdą. No i oni wtedy dotarli do w sumie Maryi, która poczęła Jezusa. Dzięki temu też mogli prorokowie właśnie to dostrzec i przekazać to dalej. No my to w dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli, że to jest UFO, tak? Wszystko już co widzimy na niebie, to mówimy, że to jest UFO, ale no w tamtych czasach no, ludzie myśleli, że to jest gwiazda. No i dzięki temu, że dotarli ci ludzie, prorocy, powiedzieli dalej historię, że się narodził w końcu ten Mesjasz, no bo takie wielkie wydarzenie, no to to musi być Mesjasz. I no, dotarła ta wieść właśnie do Heroda, który się przestraszył. No i właśnie to też, co znamy z Biblii, zażądał morderstwa wszystkich niemowląt w okolicy i żeby uratować rodzinę, a w tym Jezusa, to załoga Tao postanowiła ich zahipnotyzować, i przenieść ich wraz z dwoma osłami na tereny niedaleko Egiptu. I to właśnie stanie ścisłość w Biblii. Bo najpierw czytamy, że są w Betlejem, a potem oni są już w ogóle w jakiejś innej części, co, w jaki sposób oni się tam dostali. No ale to tutaj ta właśnie wyjaśnia, że to po prostu oni ich przenieśli. Ogólnie jest sporo takich właśnie nieścisłości w Biblii, które odnotowano, ale przez to, że nie mieli ludzie wtedy informacji, co się działo, no to zostawiali jakby takie luki. Czyli zauważyć możecie, czytając w Biblii na tą samą pierwszą pierwszy początek historii Jezusa, że są takie przeskoki i to za chwilę też będziemy do tego wracać, że są te przeskoki. Ale dobra, tak jak w przypadku Mojżesza, dusza, która wcieliła się w ludzkiego noworodka, którym był Jezus, przeszła przez tą rzekę zapomnienia. I jednakże, tak jak też w przypadku Mojżesza była to dusza doświadczona i mimo tego, że nie pamiętała celu swojej duszy przez tą rzekę zapomnienia, to przebijała się przez tą duszę ta mądrość życiowa i inteligencja z poprzednich wcieleń. Przez to właśnie mały Jezus był na bardzo wysokim poziomie rozwoju, takiego intelektualnego i duchowego, bo on gdzieś miał w sobie tą wiedzę, która po prostu w odpowiednim momencie z niego wychodziła, tak wypływała. I tutaj Tao mówi o tym, że to jest bardzo często ta taka dziecięca mądrość, inteligencja w tych dzieciach, co my mówimy, że się to są mali geniusze. To właśnie jest to, co przebija, że to są już bardzo doświadczone dusze, które się inkarnowały tutaj na Ziemi. I no co do Jezusa, no to. Taką historią myślę, że wszyscy znacie, no to, to jest to, że jeś, jak on miał chyba 12 lat, a może był młodszy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że on wtedy w świątyni nauczał. No taki mały, jak zaczął on tam mówić te takie ważne rzeczy i ludzie go zaczęli słuchać, no to naprawdę już wtedy się e, jakby przebijała ta ogromna mądrość z niego. To jest tylko jedyne, co tak naprawdę mogła ta dusza zrobić. Ona nie mogła robić żadnych cudów, nie mogła tego dokonywać, bo nie miała pamięci tego, żeby to dokonywać, bo ta rzeka zapomnienia to wypłukała. Ludzie z Jehowy jakby stwierdzili, że coś tutaj trzeba jeszcze więcej pokombinować, bo no niestety dusza wcielona w niemowlaka, no przechodzi rzekę zapomnienia, ale dusza, która jest wcielona w dorosłą istotę ludzkie, dorosłe ciało. To już nie przechodzi rzeki zapomnienia i ma świadomość wszystkiego, ma świadomość tej całej drogi duchowej, tych, ma możliwość robienia tych cudów, bo po prostu to wszystko wie, jak to się robi. I właśnie to jest, to był ten taki problem, z którym musieli się ludzie stichowie jakby uporać. Ale oczywiście, że to są ludzie na bardzo wysokim rozwoju duchowym i technologicznym, to dla nich to nie był żaden problem, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. No i tutaj będzie teraz taki fragment bardzo kontrowersyjny, więc jak do tego momentu, w jakimś stopniu to, co mówiłam, to, co się znajduje w książce, to, co Tao tak naprawdę powiedziała, a ja wam tutaj teraz odtwarzam i to nie było dla Was jakoś mocno kontrowersyjne, no to teraz uwaga, trzymajcie się, bo teraz przechodzimy do takiej części, która będzie. Mocno kontrowersyjna. Jak powiedziałam wcześniej, zwróćcie uwagę na to, że w Biblii mamy takie etapy życia Jezusa, a pomiędzy nimi nie ma nic. Nie wiadomo, co się działo. Taki największy m, brak informacji na temat tego, co się działo w wieku Jezusa, to jest pomiędzy Jego 12. a 14. rokiem życia, a 33. Czyli mamy moment rozwoju, y, na, moment narodzin Jezusa, jego tam rozwój jak był dzieckiem, trochę też taki nie, nie, nie rok po roku, tylko mniej więcej tak przeskakiwany, ale coś tam wiemy, co tam się mniej więcej u niego działo. A następnie przez kilkanaście lat nie wiemy, co się działo z tym Jezusem. I nagle on jest, tutaj ma 33 lata, i się zaczynają dziać te wszystkie zdarzenia, i on umiera. No i właśnie, gdzie on był, co robił w tym czasie? No niektórzy ludzie to tłumaczą, że on w jakimś tam czasie podróżował sobie, nauczał. Inni twierdzą, że bywał w klasztorach różnych w Indii, w Tybecie, zbierał wiedzę. Natomiast Tao wyjaśnia Michelowi, co tak naprawdę miało miejsce. Więc teraz proszę o uwagę, bo to będzie naprawdę kontrowersyjne. Dla mnie to było bardzo intrygujące i ciekawe spojrzenie na tą historię, natomiast dla niektórych to może być coś takiego no, mm, ciężkiego do uwierzenia. Więc słuchajcie, Jezus opuścił dom rodzinny w wieku 14 lat w towarzystwie swojego 12-letniego brata Auriki. I ogólnie wiemy, że... W Biblii jest przynajmniej taka informacja, że Jezus miał braci. Miał braci, tylko że nie wiemy, jaki jest stopień pokrewieństwa między nimi, bo wiemy, że to był Józef, Juda i Szymon. Biblia wskazuje, jakby, że to są bracia. Nie wiemy, jacy, czy rodzeni, czy jacyś kuzyni, czy, czy jakiś, jakiś inny stopień pokrewieństwa. Natomiast tutaj mamy o, jaką, o jakimś Aurikim informację, czy tam o Auriku. No, ale dobra, słuchajmy dalej, co mówi Tao. Tao mówi, że Jezus podróżował do Birmy Indii, Chin i Japonii i jego brat uriki towarzyszył mu wszędzie, gdzie tylko tam właśnie podróżowali, ale tylko do momentu, kiedy został przypadkowo w Chinach zabity. No i Jezus bardzo przeżył śmierć brata i zabrał ze sobą kosmok jego włosów. I w wieku 50 lat Jezus przybył do Japonii, gdzie się ożenił i miał trzy córki. I ostatecznie On tam umarł w, Japo w japońskiej. Wiosce Shingo, gdzie żył przez 45 lat. No i pochowano go w Shingo, które leży na głównej wyspie japońskiej Honsiu, i obok tego jego grobowca znajduje się drugi grobowiec, który zawiera małe pudełeczko z kosmykiem włosów Aurikiego. I zapewne ciekawi Was w takim razie, no dobra, jeśli uznajemy, że to jest prawdziwa historia, Jezus tam sobie powędrował, on miał tam żonę, miał dzieci, to kogo my ukrzyżowaliśmy? Kim był ten Jezus, który tak naprawdę jest teraz czczony przez wszystkich chrześcijan? I na to pytanie Wam za chwilę odpowiem, a raczej Tao Wam odpowie, a ja tylko przytoczę, co ona mówiła. A teraz się skupmy na tym, jakie mamy dowody na potwierdzenie tej teorii Tao. Bo się możecie zdziwić, że faktycznie w Shingo, które dawniej nazywało się Herai, są dwa groby, z którymi wiąże się śpiewana raz w roku piosenka, których słów aktualnie Japończycy nie rozumieją. Ale ci starzy wiedzą o co chodzi. I co roku tam przychodzą, i starsze kobiety tańczą w rytm muzyki i śpiewają słowa, właśnie które e, tak naprawdę utrzymują się już w tej tradycji japońskiej od 2000 lat. Jak się okazuje, słowa tej piosenki zawierają wyjątkowo inteligentną łamigłówkę w języku hebrajskim. Piosenka ta nosi tytuł taki, co wymawia się Nania do Jara. Sylaby odpowiadają japońskim znakom fonetycznym alfabetu zwanego katakana i Nania znaczy jestem synem Jehowy. Pierwsza litera japońskiego tytułu, czyli ten krzyż, jest starożytnym egipskim hieroglifem oznaczającym Zbawiciel. Po hebrajsku Zbawiciel oznacza to samo co Jeszua, co jest hebrajskim imieniem właśnie Jezusa i no, tego, którego Maria urodziła w Betlejem. Tak więc już w pierwszym słowie piosenki jej autor przekazuje przyszłym pokoleniom w taki no, niezwykle, naprawdę sprytny sposób, kim on naprawdę był. A jest to dopiero pierwsze słowo tego tytułu. Następne jest jara, co stanowi odnośnik do rozdziału wajara, czyli w hebrajskiej wersji genezy. Geneza, czyli mamy tutaj Księgę Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa i która była i jest dobrze znana właśnie Hebrajczykom od czasów Mojżesza, czyli od około 3300 lat. No bo Mojżesz naprawdę sporo, sporo dużo żył przed Jezusem. I rozdział ten zaczyna się od opisu wizyty trzech ludzi, aniołów, z, właśnie z Jehowy, którzy odwiedzili 99-letniego Abrahama i oznajmili mu, że jego 90-letnia żona Sara urodzi syna. Tytuł piosenki Nani Yado Yara jest więc zakodowanym zdaniem Jestem Joshua, nie wiem jak to się czyta po hebrajsku, po angielsku chyba się w taki sposób czyta, syn Jehowy. Poczęty w rezultacie wizyty z Jehowy, podobnej do wizyty opisanej w rozdziale wajara w pierwszej księdze Mojżeszowej. Następnie fraza piosenki Nani Jado, Nazareno, znaczy jestem Joshua, syn Jehowy nazareteński z Nazaretu. I skąd ogólnie my to wiemy? Tego właśnie tłumaczenia dokonała hebrajska lingwistka dr Bruria Bergman, która tak w ogóle została zafascynowana tą historią, że jak tylko się dowiedziała, że jest książka Michela, która właśnie jakby tą historię odkrywa, to przetłumaczyła ją całą na język hebrajski. I teraz wam bym chciała puścić fragment, jak ta pieśń brzmi, jak w ogóle wygląda taniec do niej. Jest to naprawdę niesamowicie ciekawe, i bardzo, bardzo jestem ciekawa prawdziwości, bo do dzisiaj to jakby nie zostało udowodnione, że to jest prawda. No bo też zwróćcie uwagę, że gdyby nagle Kościół powiedział, że to jest prawda, że tam jest Jezus, to by się wszyscy zaczynali pytać, to kogo żeśmy ukrzyżowali. I właśnie, kogo żeśmy ukrzyżowali? Skoro Jezus zrodzony z Marii Dziewicy dożył sobie pięknego wieku w Japonii. Teraz jest druga część tej kontrowersyjnej historii. Jak już wiemy, no istotą Stiechowy zależało na tym, by Mesjasz był istotą ponad zwykłymi ludźmi, która urodziła się w no niezwykły sposób. Co już jej narodziny dały informację ludziom, że to jest Mesjasz, no a skoro jest Mesjaszem, no to on musi być jakiś wyjątkowy, niesamowity. I jego śmierć musi być naprawdę czymś ważnym i symbolicznym dla reszty pokoleń. Dlatego podjęto decyzję, widząc, że tamten Jezus, wiedząc, oni tak naprawdę to wiedzieli, że tamten nie dokona żadnego cudu. To było wszystko zaplanowane, wszystko przemyślane, i e, wiedząc, że właśnie ta dusza w noworodku e, przejdzie przez rzekę zapomnienia i że nie będzie w stanie tamten Jezus dokonywać czegoś znaczącego, to właśnie doszli do wniosku, że trzeba zesłać kogoś bezpośrednio z Tiechowy. Więc Chrystus, który umarł na Krzyżu w Jeruzalem, nazywał się Ariok. Przywieziony został na pustynię w Judei po tym, jak zaoferował się zmienić swoje ciało fizyczne. Tak, oto właśnie on porzucił wtedy swoje te ciało hermaphroddy, bo przypominam, istoty na tak wysokiej, zaawansowanej planecie już nie mają podziału na płci. Tam nie ma, nie ma dualizmu, tak jak u nas. Tam jest po prostu jedność. I. Porzucając te ciało fizyczne swoje, hermafrodyty, wy... inkarnował się, jakby w... W... wszedł w ciało stworzone specjalnie dla niego, ciało ludzkie, ciało właśnie Chrystusa. I te ciało stworzone zostało przez Teorii. I dzięki temu całkowicie zachował swoją wiedzę, którą posiadał Stiechowy, ale wyglądem przypominał człowieka. I całkowicie wiedział też, co no, go czeka, tak? Wiedział dokładnie, jaka będzie jego historia, że będzie taka trudna, ale on, mając tę całą wiedzę, wiedział, że to jest tylko fragmencik tak naprawdę w jego całej historii życia. I to nie ma żadnego znaczenia ten ból fizyczny ani nic, bo on wie, że to tak naprawdę potrwa tylko chwilkę. I dlatego też, jak już był tym Chrystusem, to potrafił czynić te cuda, o których czytamy w Biblii, bo to właśnie. Istoty z Jehowy potrafią robić. E, wszystkie istoty z Jehowy. No i kiedy został ukrzyżowany i umarł, ludzie z Jehowy przybyli na ziemię, aby go zabrać i przywrócić do życia. Odsunęli wtedy ten kamień z grobu, wzięli go szybko na statek, w który właśnie znajdował się niedaleko, i tam przywrócili go do życia. I we właściwym momencie. Jakby on pojawił się znowu, żeby dać dowód swojej nieśmiertelności, i pokazując w ten sposób, że naprawdę istnieje życie po śmierci, i odradzając nadzieje wśród ludzi, przekonując ich, że, że rzeczywiście należą do Stwórcy i że każdy z nas posiada tą iskierkę boskości. I w tym momencie dyskusja między Tao a Michelem zeszła na tory posiadania dowodów na to wszystko. Tao mówi, że żaden dowód nie przekona sceptyka, że dokładnie tak samo było z oczekiwaniem wyników analizy całunu turyjskiego i każdą inną rzeczą, że liczy się wiedza, a nie wiara, bo wiedza jest czymś pewnym i Michel wtedy prosi o jakiś dowód żeby Tao mu cokolwiek dała, bo przecież nikt nie uwierzy, że on miał spotkanie z istotami e, spoza ziemi, jeszcze tymi istotami, które były Chrystusem, które wszystko e, uczestniczyły w tych wszystkich ważnych wydarzeniach i ta mu powiedziała, że no, takimi tekstami to on naprawdę e, ją zawodzi. I ona mu nie da żadnego dowodu, no bo przecież każdy dowód może zostać zawsze podważony. Że my jesteśmy ludźmi, którzy zawsze żądają dowodów, a jak dostajemy dowody, to i tak mówimy, że to nie są dowody. I ta przytacza tutaj przypowieść o niewiernym Tomaszu, który przecież widział zmartwychwstałego Chrystusa, a i tak nie wierzył, i tak chciał go dotknąć. Tam chyba była taka historia, że on chciał włożyć palca w jego ranę. No tacy jesteśmy do dzisiaj, wiemy tak naprawdę bardzo niewiele o otaczającym nas świecie, a nazywamy się ekspertami, wydaje nam się, że już wszystkie rozumy pozjadaliśmy, a nie potrafimy wytłumaczyć lewitacji tego, że się możemy sami uzdrawiać, że, możemy się, że mogą się istoty ludzkie stawać niewidzialne, po prostu to wszystko wrzucamy albo między bajki, albo strefę czarów, ogólnie w coś, co nie istnieje. A jak będzie, jak to zobaczymy na własne oczy, to powiemy, że to jest iluzja, albo że nam się przywidziało, przyśniło. A to wszystko to jest tak naprawdę element natury, której jeszcze po prostu my na tym etapie wiedzy nie rozumiemy. I to, co Jezus miał dowieść swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, to to, że istnieje życie po śmierci, czyli reinkarnacja. Że jest Dom Boży, bo każda dusza pochodzi od źródła i tam wróci i każdy z nas z tego powodu też ma cząstkę Boga, bo ma właśnie nieśmiertelną duszę. Jednak na przestrzeni lat to całkowicie przeistoczyło się w dyktando religii, która ma na celu tylko i wyłącznie straszyć. Strach to najlepsze narzędzie kontroli. Strach powoduje, że boimy się wszystkiego, co nowe, boimy się innych religii innych ludzi, innych zwyczajów, innych tradycji z innych regionów świata. Boimy się innej perspektywy na otaczające nas życie. Strach jest tym, co wpisało się w religię chrześcijańską, a nie to głoszono. Gdzieś w tej całej narracji kościelnej mówi się o kochaniu bliźniego jak siebie samego, a jednocześnie... W tym samym czasie szczuje się imigrantów czy osoby odmiennej orientacji seksualnej. No coś tu bardzo mocno poszło nie w tę stronę, w którą miało. Każdy tak naprawdę, kto ma choć trochę otwarty umysł, no dostrzega, że tutaj coś jest nie tak, że, coś, że to się nie, 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 nie łączy ze sobą. Dlatego Tao podkreśliła, że religie to największe zło, jakiego doświadczamy na ziemi. W imię religii zabijano. I tak naprawdę robi się to dalej. W imię religii żywi się nienawiść do innych istot. Religia stała się synonimem zła i spustoszenia. Zepsucie religii wpływa na stan wibracji naszej planety. Wszystko, co przekazywane przez Chrystusa, zostało przekręcone na użytek religii. To w takim wielkim skrócie właśnie tłumaczy Tao. Mówi też, że przez pierwsze 300 lat trzymano się tych zasad. Dokładnie tak jak Jezus to przekazał, ale im dalej w las, tym po prostu było coraz gorzej, i że aktualnie mamy stan takiego rozwoju duchowego, pojmowania duchowości gorszy niż ten, który był 2000 lat temu. No i dopiero. Teraz tak naprawdę zastępuje te prawdziwe przebudzenie i głównie dzięki tym nowym pokoleniom, które się rodzą, które dostrzegają tę nieścisłość, tę obłudę, tę iluzję, ludzie starsi też zaczynają się budzić pod wpływem tego podnoszenia wibracji, to dostrzegać, jest to bardzo dobry znak, ale no nie należy zapominać, że w tym całym rozwoju duchowym należy patrzeć do wewnątrz siebie, a nie szukać odpowiedzi i czekać na pomoc z zewnątrz. I tak kończy się rozdział 11, prawda i historia. Jest bardzo kontrowersyjny, bardzo dosadny, chyba najważniejszy w całej książce, przynajmniej według mnie. Kolejny rozdział również jest kontrowersyjny, ale jeśli przetrwaliście przez ten rozdział, to raczej jesteście zaintrygowani tym, co będzie dalej, a uwierzcie mi, rozdział 12 jest równie ciekawy. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej historii Jezusa. Ona Was w ogóle przekonuje? Czy ciężko wam w to uwierzyć? Traktujecie te historie dosłownie, czy symbolicznie? Ogólnie całą książkę symbolicznie, czy dosłownie, tak jak Biblię? Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. Dziękuję również osobom wspierającym mnie finansowo. W przyszłym filmie będzie rozmowa z taką jedną Agatą, która zajmuje się channelingiem, i dla osób z pułapu patron-patronka kanału będzie dodatkowy materiał. Pokażę Wam, jak wyglądał proces channelingu i co dowiedziałam się od swojej duszy, i swoich przewodników duchowych. Jeśli ktoś z Was również chce takie dodatkowe materiały oglądać, bo już ich jest naprawdę sporo swoją drogą, to zapraszam do wspierania mnie. Dziękuję również za wsparcie niefinansowe, które jest dla mnie również bardzo ważne. Mam na myśli komentarze. Łapki w górę, subskrypcje z dzwoneczkiem oraz oczywiście rozsyłanie moich treści dalej w świat, żeby trafiały do osób, które się również tymi tematami interesują. Ja dziękuję bardzo za to, że jesteście ze mną. No i trzymajcie się cieplutko do następnego. Cześć!